witamy na drugiej edycji Bruder Pompy, imprezy wspinaczkowej w centrum wspinaczkowym Parpad. Dzisiaj chłopaki będą ostro pompować. Jesteśmy organizacją studencką, zrzeszamy głównie studentów, w sumie tylko studentów. Zajmujemy się tak ogólnie, można powiedzieć, szerzeniem alpinizmu, czyli poza takimi zawodami, jak akurat teraz organizujemy, są przez nas, jak gdyby powiedzieć, promowane spotkania z ludźmi gór, wyjazdy może niekoniecznie z samej góry, ale też w krakowskie dolinki, w skałki. No, gamma naszej działalności jest tym szeroka, ile jest, że tak powiem, aktywnych członków. U nas wygląda to tak, że organizacja daje szereg możliwości do wykorzystania. Naprawdę AGF jest prężną instytucją, że tak powiem. Każdy może też organizować, jest potencjał ogromny. I w sumie w zależności od tego, jak oni wykorzystają swoje możliwości, tak możemy się rozwijać. Bo wystarczy tylko chęć, to możemy zrobić wszystko, możemy naprawdę wiele rzeczy. Zawody są zorganizowane przez naszą sekcję wysokogórską, tam AGH. No i odbywają się tutaj na Zawłociu. Może opiszę pokrótce konkurencję. Konkurencja to jest bouldering. To jest wspinaczka typowo na trudność, bez korzystania z żadnych przeszkadzajek typu liny, typu jakiś inny sprzęt. No polega po prostu na tym, kto zrobi trudniejszą rzecz, kto zrobi trudniejszą przystawkę. No i jest to zasadniczo bezpieczna konkurencja, bo odbywa się na niewielkich wysokościach. Czyli to jest totalnie bez asekuracji. Tak, totalnie bez asekuracji. No może poza materacami, ale nie wiem, czy one się liczą, czy nie, jaka asekuracja. To powiedz coś nam o dzisiejszym konkursie. No ogólnie wygląda to tak, że jest 15 boulderów. Czy łatwe, czy średnie, czy trudne. Dodatkowe chwyty są dla kobiet i jest 1,5 godziny na ich pokonanie. A to jest, mówisz o 15 typów tras, tak? Tak, 15 chodzi o stopnie trudności. Jest 5 właśnie tych łatwych, czyli no 5 trudniejszych, średnich, 5 trudniejszych. A jak ci dzisiaj idzie? Teraz walczę już z trudnymi. Trudne są takie dość ciężkie, przynajmniej na razie. Męczę się z takim jednym. Zobaczymy, jak będzie później. Okej, dzięki. Tylko ścianka, czy coś więcej? Nie, raczej tylko nie ścianka. Jak najbardziej w naturalne skały, podróżowanie po świecie. Czyli jak tylko możesz, to wyrywasz się z hali? Jasne, że tak. Jak tylko mogę, to tu w ogóle nie wchodzę. Także zima tutaj, żeby złapać, prawda, formę, moc, power w łapie, kaczuchę wzmocnić, a tak to wybywamy. Z Angelem lecimy na Majorkę już w środę, także niech moc będzie z nami. Okej, a co jeszcze powiesz o konkursie, o organizacji? No super, sam miałem być organizatorem, niestety wygryźli mnie. Nie, bo wolałem się pobawić. Chłopaki fajne rzeczy poukładali, naprawdę jesteśmy im bardzo wdzięczni. Chyba pogratulujemy im później, bo niektórych przystawek tutaj chyba nie uda się rozjadać. Laur Stwi, Bartek Słowiński.